Mieszkaniec Szczekocin stanie przed sądem za zabicie dwóch psów. Jedno ze zwierząt zostało zabite widłami, drugie nie doczekało pomocy. Paweł Jędrusik. Do zdarzenia doszło w lipcu ubiegłego roku, kiedy to policja otrzymała informację, że jeden z mieszkańców Szczekocin znęca się nad psem. Gdy przyjechali na miejsce, 69-latek twierdził, że to nieprawda. Okazało się, że kłamie. Mężczyzna w dniu interwencji gonił z widłami brązowego psa. Gdy zwierzę zostało zagonione do obory, gospodarz zamknął drzwi, a po chwili słychać było skomlenie zwierzęcia. Następnie pies wybiegł z budynku i po kilku metrach padł koło stodoły. Pół godziny później mężczyzna zaciągnął psa do budynku. Zwierzę się już wtedy nie ruszało. Mężczyzna znęcał się też nad drugim psem. Zwierzę nie przeżyło. Nie zapewnił mu właściwych warunków bytowych, nie zapewniał pokarmu zaspokajającego jego minimalne potrzeby. Nadto bił po całym ciele, w wyniku czego zwierzę to poniosło śmierć. 69-latek usłyszał zarzuty zabicia psa ze szczególnym okrucieństwem i znęcania się ze szczególnym okrucieństwem, czego skutkiem była śmierć. Grozi mu do 5 lat pozbawienia wolności.